Dzień dobry. Witamy w Łodzi. Nazywam się Konrad Patkowski. Zapraszam na kolejny odcinek Izb Vloga. Jak widać, przyjechałem na rowerze. Dojeżdżam do mojego sklepu na rowerze od 16 lat, 11 miesięcy i 23 dni. Na rowerze jeżdżę od jakichś 50 lat. Bardzo pomaga mi to w mojej drugiej pasji, fotografowaniu, ponieważ na rowerze można dojechać wszędzie. Fotografia jest dla mnie bardzo ważna z trzech powodów. Jej aspekt dokumentalny, po drugie aspekt artystyczny i po trzecie inny punkt widzenia na rzeczy, wydawałoby się zwykłe, takie, które znamy. To zapraszam do mojej pracy. No i jesteśmy. Witam w moim sklepie, w którym, jak wspomniałem, pracuję 17 lat. W Łodzi są tylko dwie osoby, które pracują dłużej ode mnie. A teraz chodźmy na zaplecze. No, jesteśmy w magazynie. W magazynie zajmuję się przyjmowaniem dostaw, rozkładaniem tychże na półki, dbaniem o to, żeby opakowania były niezniszczone, a jeśli są zniszczone, to ich naprawą. Porządek w magazynie jest bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, na podłodze nie może nic leżeć, dlatego że po wjechaniu obciążonym wózkiem obciążenie z tego wózka spada, ponieważ wózek podskakuje na byle jakim śmieciu. Towar musi być ułożony bardzo precyzyjnie, zgodnie z pewnymi wytycznymi, które są znane wszystkim. W naszym sklepie pracuje kilka osób, a chciałbym wam przedstawić Gosię, która powie wam, jak się ze mną pracuje. Nie jeden młody człowiek mógłby ci pozazdrościć energii, którą masz. Dziękuję. Tak, naprawdę młodzi ludzie mogliby się od ciebie uczyć, jak żyć, pracować energicznie. Konrad nawet urlopy spędza w aktywny sposób, podróżuje po Meksyku, niedługo jedzie do Tajlandii. No jesteś przede wszystkim też bardzo pomocnym człowiekiem. Konradzie cenię też to, że nie wychodzi z założenia, że gdy coś się zepsuje, to należy to od razu wyrzucić, tylko stara się to też naprawić. No a przede wszystkim jest też facetem z bardzo dużym poczuciem humoru. No ja jestem bardzo wdzięczny za taką opinię. Bardzo proszę. Gosiu, bardzo ci dziękuję, ale Isk przygotował dla mnie jakieś wyzwanie. Mamy tu jakieś koperty. Podobno są w nich pytania. Spróbujmy na nie odpowiedzieć. Kim jest jesieniara? Pierwszy raz słyszę takie określenie. Myślę, że to starsza pani w Jesionce. Być może okazuje się dinozaurem, nie znającym najnowszych trendów. Ilu pracowników zatrudnia ISK w Polsce? Lekko licząc, 200 razy 10? 2,5 tysiąca? Cóż to jest vlog? To jest, moi drodzy, gadka do kamery samoistna. Co to jest Instagram? Komunikator i miejsce do zamieszczania swoich uwag o życiu oraz informowania złodziei mieszkaniowych, że jestem na urlopie. Ale jakby co, ISK ma swojego Instagrama. Czy dawniej były lepsze czasy? Może i były, ale ja ich nie pamiętam. Jak to jest pracować 17 lat w jednej firmie? No to jest długo przede wszystkim. Generalnie bardzo fajnie. Ja jestem człowiekiem, który przywiązuje się do miejsc pracy i nasz sklep jest moim trzecim miejscem pracy. Bardzo mi się tutaj przyjemnie pracuje z racji tej, że w porównaniu z niewieloma miejscami pracy, które zwiedziłem do tej pory, jest bardzo fajna atmosfera. Czy potrafisz sobie zrobić selfie? O, nawet lustrzanko! Kim jest influencer? Wow!
ten, który nadaje ton i ukierunkowuje nowe prądy. Ile lat kończy ISK w Polsce? 18? Jak ten czas leci? No, przyjemny quiz. Zapytacie mnie, czy jest miejsce u nas w firmie dla starszych ludzi. Powiem wam z własnego doświadczenia, że tak. Obarczeni pewnymi doświadczeniami, do pewnych rzeczy podchodzimy zupełnie inaczej niż młodzi. Mamy nieporównywalnie większą wiedzę. Będziemy się czuć dobrze tutaj ze względu na atmosferę, która panuje, na niewymuszone koleżeństwo, na naprawdę serdeczne stosunki. Ponieważ ja stosuję w pracy rzeczy, które poznałem kilkadziesiąt lat temu i one również dzisiaj mają zastosowania. Młodzi ludzie nie mają o tym pojęcia, że można pewne rzeczy w taki, a nie w inny sposób zrobić. Myślę, że u nas w firmie jest miejsce dla ludzi w wieku powyżej 50 lat. Zawsze byłem człowiekiem technicznym i z aspektami technicznymi życia w XX i XXI wieku radziłem sobie nie najgorzej, więc radzę sobie. Dziękuję za to, że obejrzeliście cierpliwie dzisiejszy odcinek i zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz lajkowania. Dziękuję.